zostałam się oszukana. Pan Janeczek niedawno, półtora miesiąca temu, zamiast właśnie być przyjacielem i być służebność, to przyjechał na moją przedposesję, zrobił mi awanturę jeszcze z naszą policją. Przepraszam, ale coś nie tak. Oszukana się zostałam. Teraz do dwojga. I pani Magdaleny, i pana Janeczka. Jeżeli zostaniecie jedno z państwa pan burmistrzem, jeżeli będziecie mieli wpływ, a będzie wprowadzone nauczanie gender, czy to wprowadzicie, czy nie? Bo będzie zależało od samorządów i od burmistrzów. Pani Magdaleno? Pierwsze słyszę o tym na razie, tak? No jeżeli będzie taki problem się pojawi, to będziemy rozmawiać. No, nie jestem w stanie w tej chwili na ten temat nic więcej powiedzieć. Panie Grzegorzu? Powiem, ja byłem oskarżony 4 lata temu, że jak przyjdę do urzędu, to wyrzucę parę osób, żeby kolegę zatrudnić. No nie zatrudniłem kolegę, który by się na czymkolwiek nie znał. Tylko są ci, którzy mają doświadczenie i wiedzę. Albo ci, którzy na przykład pracowali wcześniej w urzędzie, przeszli na przykład do Urzędu Marszałkowskiego, wrócili. A więc zatrudniałem osoby, które mają wiedzę, kompetencje i są w stanie pomóc miastu, co było widać. Bo ja, proszę Państwa, i żeby było jasne, za poprzednią kadencję zapłaciłem, jako burmistrz podpisując przelew, ale samorząd tej kadencji zapłacił rozmaitego rodzaju kar